Witamy serdecznie ze stadionu Widzewa. Moim i Państwa gościem jest Patryk Wolański i bez wątpienia jeden z najważniejszych w tym momencie zawodników Widzewa. Sam jestem, szczerze mówiąc, zaskoczony, bo przed rundą wiosenną nie spodziewaliśmy się na pewno, że będzie Ci tak dobrze szło. A w ogóle nie spodziewaliśmy się, że będziesz grał. Powiedz, kiedy dowiedziałeś się, że trenerzy na Ciebie postawią i kto był pierwszą osobą, której się tym faktem pochwaliłeś? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Tak naprawdę przed meczem, w dniu meczu pod Beskidziem na odprawie dowiedziałem się, że będę w tej wyjściówce. Byłem na pewno mega zaskoczony i trochę zestresowany, ale jakoś szybko to poszły te nerwy na bok i skupiłem się na meczu. A pierwszą osobą na pewno była moja mama i dziewczyna, do której zadzwoniłem i cieszyłem się, że w końcu doczekałem się tego debiutu. A propos dziewczyny, w Gazecie Wyborczej, w Łódzkiej Gazecie Wyborczej ukazał się tekst, w którym autor rozmawiał z kilkoma trenerami, którzy Cię w przeszłości prowadzili. Jeden z nich powiedział, że w pewnym momencie w Twoim życiu nastąpił taki przełom. Rzuciłeś dziewczynę, kupiłeś motor, zrobiłeś tatuaż. Z czego to wszystko wynikało i jak to się stało, że później piłka nożna znów wróciła na pozycję numer 1, 2 lub 3, czyli stała się jedną z najważniejszych rzeczy w Twoim życiu? Tak naprawdę o tym wywiadzie się dopiero dzisiaj dowiedziałem od kolegów z drużyny. Nie wiedziałem, że taki artykuł w ogóle znalazł się gdzieś. I tak naprawdę tatuaż to już zrobiłem 3 lata, tam 3,5 roku temu, więc tatuaż to w ogóle nie ma znaczenia do tej sytuacji. Na pewno sytuacje też klubowe miały na to znaczenie i moja sytuacja w klubie tutaj, że tam gdzieś odszedłem na wypożyczenie do Sokoła Aleksandrów, tam nie grałem. I tak naprawdę trochę miałem niechęć do tej piłki nożnej, bo ani nie trenowałem, nie grałem, ani w trzeciej lidze nie mogłem się gdzieś odnaleźć. Tam tak naprawdę trener mnie trochę oszukał, bo powiedział, że będę równo rywalizował, a na sam koniec powiedział, że nie mam szans tam na grę, bo nie może wypuścić sobie z bramki Simy, gdzie później ja wrócę do Widzewa, on zrezygnuje z kariery i nie będzie miał tutaj nikogo. Na pewno czy też moje rozstanie z byłą dziewczyną miało na pewno duży wpływ też na to, że kupiłem motor, bo zniechęciłem się w ogóle do życia na pewno i rozstałem się w grudniu z tą dziewczyną i po prostu motor też sprzedałem i postanowiłem wziąć się w garść i wziąć wszystko w swoje ręce. Czyli motorem już nie jeździsz? Nie, już dawno też w klubie to było na pewno negatywne, że jeździłem motorem, no bo to sam zdałem sobie sprawę, że to jest wielkie ryzyko, bo mały upadek może mnie rozumiem, wycofać z kariery. Rozumiem, że to był ścigacz, tak? Tak zwany ścigacz. Tak, dosłownie. Patryk, a co takiego się stało, że jednak zacząłeś myśleć na nowo o piłce bardzo poważnie? Chyba poznanie nowej dziewczyny. Na pewno duży, bardzo dobry wpływ ma na mnie i bardzo się cieszę, że jest teraz ze mną cały czas i mnie wspiera w tym momencie. Powiedz, czy ty masz menadżera, czy raczej sam z rodzicami załatwiasz takie sprawy, jak na przykład podpisanie umowy z Widzewem? Jak to wygląda? Czy masz menadżera? Akurat umowę z Widzewem podpisywałem 3,5 roku temu, gdzie jeszcze tak jakby mną zajmował się dyrektor Matusiak, bo miał do mnie prawa takie menadżerskie i tak jakby był pod jego wodzą, pod jego rękami. Teraz już nie jest dyrektorem, nie zmieniam z dyrektorem Matusiakiem związany, nie mam oficjalnie żadnego menadżera. Cieszę się, że też mam po prostu tam z rodziny osoby, które mnie wspierają i pomagają mi z tymi kontraktami i teraz gdzie jest, jakby wszystko dookoła mnie się kręci, żeby wszystko było poukładane. Tak? Nie bez kozery pytam o tego menadżera, bo dobra runda wiosenna i kolejne mecze w tej fazie decydującej o tym, czy Widzew zostanie w Ekstraklasie, czy nie. No, na pewno powodują to, że jest i będzie zainteresowanie Twoją osobą. Chociaż umówmy się, no, prawda jest taka, na razie nic wielkiego nie osiągnąłeś, ale mimo wszystko w związku z taką ogólną posuchą na polskim rynku można powiedzieć, jestem w stanie się też założyć, że albo już odbierałeś, albo za chwilę będziesz odbierał telefony od menadżerów, którzy będą Ci proponowali różne kluby. Jak to w tym momencie wygląda? Znaczy jasne, teraz jestem takim łatwym kąskiem dla wszystkich menadżerów i tak naprawdę każdy by chciał mi zaoferować umowę
i jest bardzo dużo tych telefonów, ale ja nie jestem głupim człowiekiem, ja przeżyłem już takie historie z menadżerami wcześniej, przed przyjściem do Widzewa, gdzie byłem właśnie w tym roku młodzieżowca i wszyscy też widzieli we mnie taki potencjalny talent. Popełniłem błąd, związałem się z tym człowiekiem, co nie trzeba i na pewno nie popełnię teraz tego błędu. O kim mówisz? Może nie będę udzielał na tym nazwiskami, bo tam nie warto mówić o osobach, które po prostu ich tu nie ma. Czyli uważasz, że jesteś w stanie sam sobie poradzić przy ewentualnym... Nie, po prostu jeszcze nie podjąłem takiej decyzji, komu mógłbym zaufać i kto będzie po prostu tą osobą godną zaufania. Tak? Patryk, a powiedz mi, do ciebie kluby dzwonią, czy raczej tu się kontaktują z Widzewem? Jak wygląda sprawa twojego kontraktu? Jak długo jeszcze jesteś umową z Widzewem związany i jak widzisz swoją najbliższą przyszłość? No bo za chwilę, tak jak sam powiedziałeś, telefony od menadżerów już są, prawdopodobnie kluby też będą z tobą rozmawiały, inne kluby. Znaczy na ten moment ja w ogóle nie, wcześniej odciąłem się całkowicie, nie odbierałem w ogóle telefonów, bo NK na mnie bardzo telefonami, ale teraz nie myślę o tym w ogóle, co będzie po prostu dalej, tylko na razie muszę skupić się na tym, żeby tutaj być dalej w takiej formie, jak jestem, skupiać się na treningu i na tym, żeby widzę, utrzymał się w Ekstraklasie, bo to jest na razie najważniejsze, co może być. I później co będzie, no to po prostu wszystko zależne też jest na pewno od tego, jak będę się prezentował na boisku. A z kontraktem jak jest? Do kiedy on jest podpisany? Do kiedy obowiązuje umowa? Jeszcze rok czasu kontraktu mam widzę. Nie chcę mi się do końca wierzyć, że gdzieś tam przez myśl nie przychodzi, gdzieś tam przez głowę nie przychodzi myśl, że mogę grać w lepszym, silniejszym klubie, który mi więcej zaoferuje, więcej pieniędzy, da mi więcej od strony sportowej, bo pewnie się coś takiego pojawia. Wiem, że pewnie nie chcesz też do końca o tym mówić, żeby komuś może po pierwsze nie podpaść, a po drugie rzeczywiście, żeby skupić się na tym, co jest najważniejsze, czyli w tym momencie utrzymanie Ekstraklasy do Widzewa. Te szanse są nadal. Jasne, szanse są coraz większe. Teraz już w ogóle złapaliśmy kontakt z Zagłębiem i z Piastem i jesteśmy po prostu, dzielą nas po prostu jeden punkt do Zagłębia i trzy punkty do Piasta, więc po prostu jeden mecz możemy już przeskoczyć i doskoczyć do wszystkich, tak? Ale ja mam nadzieję, że Widzew może być klubem tym, który może za rok nawet walczyć o Mistrzostwo Polski. Trochę brzmi to jak science fiction. Kiedyś pamiętam, jak w Bełchatowie prezes GKS-u, kiedy miał silniejszy zdecydowanie skład personalny, oczywiście to nie jest najważniejsze, ale miał, powiedział, że gra GKS-u to jest jak w europejskich pucharach, to jest jak wycieczka na Księżyc, ale tego się trzymajmy, że widzę, przystępując do nowego sezonu, będzie walczył o europejskie puchary. Jeśli to by się udało, to byłoby naprawdę wspaniale. No i miejmy nadzieję, że z Patrykiem Wolańskim w bramce. No jasne, ja też bym chciał, żeby Widzew na pewno dostał się do pucharu i żeby kibice doznawali takie emocje jak kilka lat temu, kilkadziesiąt lat temu. Naprawdę wierzysz, że sytuacja i organizacyjna i finansowa na tyle ulegnie poprawie, że uda się stworzyć jeszcze silniejszy zespół niż w tym momencie jest? Znaczy, czy silniejszy zespół? Na pewno jestem tutaj w klubie trzeci rok i na pewno jest lepiej niż było do tej pory i idzie to wszystko w dobrym kierunku. Trener robi bardzo duży postęp na treningach i ta drużyna coraz lepiej naprawdę funkcjonuje i nie uważam, że potrzebne było wzmocnienia nie wiadomo jakich zawodników, tylko ta drużyna, która jest naprawdę, może walczyć o czołówkę ligi, tylko po prostu musi to wszystko od początku. Ale dzisiaj fakty są takie, że jesteście na ostatnim miejscu w lidze. Może zamieszanie od początku sezonu, tym, że były różne rotacje w składzie, zmiana trenerów, bo tak naprawdę w tym sezonie trzech trenerów prowadziło Widzew i to wszystko miało na pewno jakiś wpływ. Patryk, kilkanaście dni temu, może nie kilkanaście dni temu, kilka tygodni przeprowadzony został wywiad. Powiedziałeś, że słowa zostały lekko przeinaczone. Jak to było naprawdę? Bo czujemy się trochę zakłopotani tym faktem, że to na nas spada jakieś odium, że przeinaczyliśmy słowa. Rzeczywiście one nie są przeinaczone. Może nie były wszystkie twoje zdania wypowiedziane, zamieszczone w artykule, bo to nie był wywiad. Jak to wtedy było? Chodzi mi o sytuację, kiedy powiedziałeś, co się dzieje z pozostałymi kolegami, że nie wszyscy dają z siebie. Ciężko na pewno o tym rozmawiać w tym momencie, ale emocje opadły. Zagalopowałeś się?
Znaczy, nie wiem, czy zagalopowałem się. To były słowa wycięte i ktoś chciał, żeby ten artykuł tak po prostu był zapisany w tym kontekście, żeby tak był odebrany przez czytelników. No. Znaczy, nie. No tak na pewno nie chciał, bo to ja pisałem. W związku z tym zapewniam cię, że tak na pewno nie było. Słowa, które zostały użyte, to były twoje słowa. Natomiast rzeczywiście mogłeś odebrać to w ten sposób, że nie były wszystkie zdania, które w tym wywiadzie udzielonym telewizji to ja wypowiedziałeś, one nie zostały zamieszczone, może stąd wzięło się to całe zamieszanie, ale tak pomijając w ogóle tą sytuację, to zaskarbiłeś sobie wielką sympatię wśród kibiców. No chyba bardzo tym podejściem do kibiców, ale to było wszystko emocje i nerwy, ja też po prostu te początki moje w Ekstraklasie i też ciężko by nieraz zapanować nad emocjami po meczu, tak? No bo te emocje nie spadają po ostatnim gwizdku, tylko raczej 2-3 godziny po tym, jak już się wyjdzie z klubu i w domu jest spokojna atmosfera, to powoli to się dopiero organizm i umysł wycisza, tak? Ale na spokojnie, myślę, że koledzy z drużyny się nie obrażą, bo sytuacja i atmosfera już jest zdecydowanie lepsza niż była. No wkurzały cię pewne sytuacje, może nie będziemy dzisiaj o nich już rozmawiali, ale byłeś poddenerwowany paroma sytuacjami, które miały na boisku miejsce, czy jakoś poza boiskiem, prawda? Jasne, nie tylko ja byłem na pewno z niektórymi sytuacjami oburzony i zdenerwowany, bo to wszystko było w szatni, bo po prostu na pewno ja byłem tym zawodnikiem, który jest najmniej doświadczony w tym wszystkim. Chciałem to przeżyć, żeby się na tym czegoś nauczyć kolejnych spraw życiowych w tej pizzerii. Po meczu z Zagłębiem, kiedy kibice strasznie po was zjechali, tak to nazwijmy, byłeś jedynym zawodnikiem, który podszedłeś tutaj do nich i który próbował tłumaczyć całą tą sytuację. Znaczy, nie chciałem podejść tylko ja, miałem wrażenie, że za nami podchodzą wszyscy bliżej, bo kibice wołali nas, żebyśmy podeszli bliżej. Patrzyłem akurat tam na znajomych na młynie i wołali mnie, żebym podszedł bliżej, więc byłem pewny, że jeszcze ktoś za mną idzie i że podchodzimy bliżej, żeby porozmawiać z tymi kibicami, żeby cały czas te emocje nie były w nich negatywne, tylko żeby wspierali nas, a nie, że w 60 minucie zaczynają wszyscy kibice tam krzyczeć z trybun, że źle gramy, że to jest wynik 0-0, sprawa otwarta, możemy strzelić bramkę, jest całkiem inna sytuacja. No, tak zwane Młynie, to miejsce, które jest przed nami, nie jest ci obce, ponieważ kiedy byłeś zawodnikiem Szkoły Mistrzostwa Sportowego, jak powiedziałeś przed tym wywiadem, często tu przychodziłeś. Dokładnie, mieszkałem od razu na Dąbrowie, też tutaj wszyscy byli kibicami Widzewa, więc od razu też się jakby wtoczyłem w to otoczenie i zacząłem chodzić na stadion. Z szalikiem, z koszulką, z bluzą. Cały. No później też mieszkałem na ciężkim osiedlu Żawieńca, gdzie też z nimi jeździłem przez całą Łódź z szalikami. Później chowałem pod koszulki, pod bluzy z barwy, żeby dojechać spokojnie do domu. Przeżyłem tę historię kibiców i wiem, że na pewno to nie jest też łatwe dojechać czasami z niektórych zakątków Łodzi na stadion. Patryk, na koniec jeszcze takie pytanie. Jest klub w Polsce, w którym chciałbyś grać i klub, w którym na pewno byś nie zagrał? Na pewno wszystkie negatywy, to znaczy na ten moment, na pewno nie chciałbym grać w Legii Warszawa, bo jest to klub, który na pewno nie mam szans tam, tak naprawdę występów w tej ekstraklasie i tak naprawdę nie chciałbym stracić tego, co zdobyłem w Wicelidze. A klub, w którym chciałbyś grać? Ewentualnie? Na pewno jest Śląsk Wrocław, który chciałbym przeżyć, no niedawno zdobył mistrz Polski, no oglądałem dużo tam sytuacji kibiców, jest fajny stadion, no jest to na pewno klub, któremu też dopinguje i fajne tam klimat panuje w tym zespole, tak? Ale trzymamy się tego, że Patryk Gulański z drużyną Widzewa pozostanie w Ekstraklasie i w przyszłym sezonie dalej będzie bronił barw Widzewa. Miejmy taką nadzieję.